Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Mógłbym zacząć ten odcinek jak prawie każdy tego typu vlog. Znajdujemy się w najsłynniejszej kawalerce w kraju, ale dzisiaj będzie trochę inaczej. Przed chwilą wyszedł z kawalerki Miłosz Brzeziński, cudowny psycholog, cudowny człowiek. Przygotowywałem dla Was tym samym kolejny odcinek. Myślałem, że będzie to odcinek, właśnie jeden odcinek. Okazało się, że będzie dwuczęściowy, a tak naprawdę mógł być czteroczęściowy. Ale zdecydowaliśmy się przerwać nagrania tylko dlatego, żeby zaprosić Miłosza po raz kolejny i poruszyć kilka innych tematów w późniejszym terminie. No mamy wakacje, stąd nagrywanie Q&A, dlatego że zostawiam Was na parę tygodni bez odcinków. Właśnie Miłosza nagrałem na mniej więcej za 3-4 tygodnie, żebyście mieli co robić w tym czasie, kiedy odcinków nie będzie, to są... te materiały. Dostałem od Was kilkadziesiąt pytań i przede wszystkim bardzo dziękuję, bo te pytania są naprawdę świetne. Dziękuję, że się na nich skupiliście. Starałem się je posegregować i teraz będę na nie odpowiadał. Jeżeli jakiegoś pytania nie poruszyłem tutaj, to znaczy, że albo nie znałem odpowiedzi, albo nie pasowało do mnie, a może nie chciałem o danej rzeczy rozmawiać, więc proszę wziąć to pod uwagę. Inna rzecz, że często pytania się powtarzały, więc zdarzy się tak, że nie będę czytał dwóch, trzech pytań podobnych, tylko wybierałem jedno i na to będę odpowiadał. Zacznę od takiego, które dosyć często się pokazywało, ale powiem też, dlaczego zaczynam od niego, nie będę ukrywał. No, wiadomo, początek materiału zawsze ogląda się najbardziej, najwięcej ludzi to ogląda, więc zacznę od tematu wykładów. Wykłady to jest coś, o czym nie wszyscy jeszcze wiedzą, czym się zajmuję od wielu lat. Prowadzę wykłady motywacyjne i często pytacie, może się mylę, ale od jakiegoś czasu widzę tylko wykłady dla firm, zamknięte. Czy zorganizujesz coś dla nas, na przykład w Łodzi? No więc tak, robię wykłady rzeczywiście, głównie wykłady motywacyjne od 5-6 lat. Teraz doszły wykłady na temat szczęścia, na temat trudnych chwil, tematy mi niezwykle bliskie. I rzeczywiście w większości są to wykłady zamknięte dla pracowników firm. Raz do roku, zazwyczaj w drugiej połowie roku, robię taką turę po Polsce z wykładami. Wtedy informuję o nich na swojej stronie 20wykładów.pl. Czasami robiłem ich 20, czasami tylko 4, w zależności od tego, ile miałem czasu. Wielka szansa na to, że z końcem tego roku również takie wykłady zrobię i jak zrobię, to na pewno będę informował na moim Instagramie 20m2, na który już teraz zapraszam, albo na Facebooku 20m2 również i będę dawał Wam znać. Jeżeli na stronie 20wykładów.pl nie ma informacji, gdzie takie wykłady są, to znaczy, że jeszcze takich nie zaplanowałem. A jeżeli chodzi o inne kraje, bo ostatnio chociażby gościłem w Norwegii, swego czasu gościłem w Wielkiej Brytanii z wykładami, jest szansa na Amsterdam, jeżeli taka się pojawi, na pewno o tym poinformuję na jednym ze swoich kanałów. Zazwyczaj tego nie wiem. Ktoś przychodzi z propozycją, żeby taki wykład zrobić i wtedy go organizujemy, a zazwyczaj organizuje go organizator, czyli ktoś ze strony z danego kraju, a ja tylko przyjeżdżam i wykładam. Jeżeli takie coś będzie, jeżeli będzie taka szansa, na pewno będę dawał Wam znać. No to forma promocji już za nami. Rozszerzyłem, poszerzyłem wiedzę na temat tego, że robię wykłady. Innymi słowy, mogę więcej zarabiać. Przejdźmy do kolejnych pytań. Taki dział życie, inspiracje, przełomy. Łukasz, czym dla Ciebie jest życie? Nie będę podawał tutaj, kto zadał pytanie, dlatego, jak już wytłumaczyłem wcześniej, często pytania się powtarzały i byłoby trudno podawać wszystkie niki. Ktoś ostatnio powiedział, gdzieś przeczytałem, że życie to akceptacja tego, co mamy. Bardzo mi się to spodobało, bo to takie pełne życie. No, nie zawsze mamy to, co byśmy chcieli. Bardzo często ludzie są na przykład chorzy. Ale uważam, że ta teoria, że życie to akceptacja tego, co mamy, również tyczy się tego. Mimo, że to są trudne sytuacje, to jest to sztuką, aby takie trudne sytuacje zaakceptować. Jak je zaakceptujemy, to wydaje mi się, że to jest wtedy życie. Że nie chcemy od życia czegoś innego, że jest to, co mamy. Że mamy to, co chcemy. Inaczej, że akceptujemy to, co jest. To jest wielka sztuka. Często ludzie cierpią z bardzo prostych powodów. Że chcą czegoś, czego nie mają, że chcą być inni niż są, że chcą być gdzie indziej niż są. I akceptacja tego, co nas otacza, ja nie mówię, że akceptacja na przykład negatywnych rzeczy, mam tu na myśli negatywne, na przykład kradzieży i tak dalej. No nie do końca o to chodzi. Chodzi o rzeczy, na które nie mamy wpływu, tak? To jest wyższy poziom rozumienia, ale bardzo dla mnie ważny, bo nie zawsze się ze wszystkim zgadzam, ale nauczyłem się chyba w dużej mierze akceptować to, co mi się przydarza. Mam już świadomość tego,
że w życiu jest tak, że jest raz lepiej, raz gorzej. I nie da się, żeby było inaczej. Ktoś mądry kiedyś napisał, i to mi się bardzo podoba, że jak jest dobrze, to powinniśmy się smucić, bo za chwilę będzie gorzej. A jak jest gorzej, to się powinniśmy cieszyć, bo za chwilę będzie dobrze. I zgadzam się z tym, mówi o tym bardzo dużo Kasia Miller w wywiadzie, polecam. To jest taka wiedza, która pozwoliła mi swobodniej żyć, bez presji. Bo jak jest coś, z czym się nie zgadzam, to już wiem, że to pewnie zaraz minie, bo wszystko w życiu mija. I można sobie to wypracować. Więc polecam takie podejście do życia. Buddyzm też sporo o tym mówi. Czym dla mnie jeszcze jest życie? Taki wydawałoby się bełkot, ale doświadczyć i docenić mogą to tylko osoby, które tam były i które to osiągnęły, czyli docenianie małych rzeczy. Nawet Miłosz Brzeziński przed chwilą powiedział, że docenianie małych rzeczy to jest coś niesamowitego, bo te wielkie rzeczy zdarzają nam się stosunkowo rzadko. Więc stosunkowo rzadko byśmy je doceniali, więc stosunkowo rzadko byśmy się cieszyli. A jeżeli zaczniemy doceniać te małe rzeczy, to rzeczywiście możemy się cieszyć częściej. I uwierzcie mi, że zacząłem doceniać to, że piję herbatę, to, że piję wodę, to, że mogę w spokoju usiąść, to, że do mnie ktoś dzwoni i chce ze mną porozmawiać. Można dojść do takiej wprawy, to też jest praktyka. Zauważajmy te rzeczy. Trening uważności, mindfulness, dużo o tym mówi, jestem po takim kursie, bardzo mi pomógł, bo pozwolił mi zauważać rzeczy, których wcześniej nie zauważałem. Więc dostrzeganie małych rzeczy, no i oczywiście ludzie, to też jest bardzo ważne, którzy mnie otaczają, ale jakbym miał powiedzieć tak najbardziej, to chyba spokój. Jakbym mógł dać wskazówkę na temat życia, co zrobić, żeby być w ogóle szczęśliwym, o czym zaraz będziemy mówić, to spokój. A dlaczego? Powiem to w dalszej części. Mam nadzieję, że Was skusi to do tego, żeby tam ze mną dalej przetrwać. A mnie zastanawia, co spowodowało u Ciebie chęć zmiany, pracę nad sobą, wegetarianizm i tak dalej. Co spowodowało, że zdecydowałeś się pracować nad sobą? Brak porozumienia. No to jest dosyć ciekawy temat. Jako mały chłopiec zobaczyłem... w ogóle jest parę ważnych momentów, dlaczego zacząłem nad sobą pracować. Chęć zrozumienia, na czym to wszystko polega. To było bardzo ważne. To jest jak z samochodem. Jeżeli wsiądziemy do samochodu i nie umiemy nim jeździć, to po chwili w kogoś wjedziemy, bo nie będziemy umieli nacisnąć hamulca, nie będziemy umieli włączyć wycieraczek, kiedy pada deszcz, więc nic nie będziemy widzieli. Klimatyzacja będzie działała na maksa, więc będziemy chorzy, bo nie umiemy jej wyłączyć. I tak jest z nami, z naszym życiem. Musimy nauczyć się obsługi, instrukcji obsługi własnej osoby. Na czym to wszystko polega? Nie tylko nas, ale również świata. Dzięki temu będzie nam dużo łatwiej. No i kiedy to się zaczyna? To dosyć proste. U mnie to się zaczynało w chwili, kiedy nie rozumiałem świata. Bardzo proste. Nie rozumiałem ludzi, nie rozumiałem siebie, nie wiedziałem, dlaczego reaguję tak, jak reaguję. Dlaczego płaczę w momentach dla mnie niezrozumiałych, dlaczego się śmieję, dlaczego mnie coś dotyka i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem to pogłębiać. Jeżeli czegoś nie rozumiałem, to takie logiczne. Idziemy do szkoły, czegoś nie rozumiemy, ktoś tam tłumaczy. I tak samo jest ze mną, tak samo było ze mną. Wydaje mi się, że tak samo jest z każdym człowiekiem. Rozwój się bierze z tego, że czegoś nie rozumiemy, czegoś nie akceptujemy, jest czymś problem, może akceptacja nie, nie rozumiemy i chcemy pozyskać na ten temat wiedzę. Jednym z ważniejszych, jeszcze jedną rzecz powiem, ja zauważyłem, obserwowałem otoczenie i zobaczyłem, że są wokół mnie ludzie, którzy się uśmiechają, ludzie, którzy są szczęśliwi. I tak popatrzyłem i powiedziałem, kurde, przecież oni chodzą po tej samej ziemi co ja, oni oddychają tym samym powietrzem co ja, czyli to jest możliwe. Jak to zrobić? I to była taka dla mnie ważna obserwacja, tak? Że ja też chyba mogę, skoro oni mogą. Często dla człowieka chęć rozwoju zaczyna się z sytuacjami granicznymi i u mnie też kolejne kropki rozwoju były sytuacjami dla mnie granicznymi. Co to są sytuacje graniczne? To takie, w których nie do końca, właśnie znowu, umiemy sobie poradzić, które nie rozumiemy i które nas bardzo dotykają. Bardzo często jest to na przykład rozstanie, złamane serce. U mnie też jednym z elementów, jednym z momentów było złamane serce. Tak bardzo cierpiałem, że chciałem zrozumieć, jak to możliwe, że tak bardzo cierpię, dlaczego to się, skąd się to bierze. Udałem się do psychologa po wielu rozmowach, godzinach rozmów z psychologiem. Psycholog zasugerowała mi może medytację. I zacząłem medytować, bo jakby zrozumiałem, że może to ma dla mnie, będzie miało dla mnie jakiś, na mnie jakiś pozytywny wpływ. I też zacząłem medytować. I krok po kroku coraz większa świadomość się powiększała w moim życiu, zwiększała, poszerzała, a dzięki temu zacząłem coraz więcej rozumieć. Po prostu. Tak? To dlatego mój rozwój się rozpoczął i trwa po dzień dzisiejszy, będzie trwał do końca życia i to jest właśnie w tym piękne, że co chwilę pozyskuję coś ciekawego, coś nowego.
Który moment w Twoim życiu był dla Ciebie tym przełomowym? Momentem, w którym postanowiłeś wziąć sprawy w swoje ręce, sięgnąć po marzenia, iść do przodu? To już powiedziałem. To jest odpowiedź na to pytanie. Ta sama odpowiedź jest również odpowiedź na poprzednie pytanie, jest odpowiedzią również na to pytanie. To są te ważne momenty. Oprócz miłości, czyli złamanego serca, to jeszcze kwestie na przykład takich sytuacji, kiedy, jak wiecie, prowadzę program na YouTube, tak? Dlatego jesteście na tym kanale. Pokazuję się, wystawiam się na opinię ludzi. Uważam, że w ogóle pojawienie się w mediach jest dobrą lekcją, ponieważ nagle, bez względu chyba na to, czy robisz coś cudownie, czy robisz coś źle, znajdzie się grono ludzi, którzy będą Ciebie nie akceptowali, będą Ciebie również atakowali. Co innego, kiedy ktoś powie, że Ciebie nie lubi, a co innego, kiedy ktoś Cię wyzywa od najgorszych i czasami uderzy jednak w coś delikatnego. No i ja się spotkałem parę razy z takimi sytuacjami, prowadząc od 6 lat program, że byłem krytykowany, tak to nazwijmy, bardzo często słusznie, bardzo często niesłusznie. Często byłem nieatakowany, a mogłem być, więc to nie znaczy, że kogoś, że czuję się niesprawiedliwie oceniany. Nie o to chodzi. To jest sytuacja, z którą trzeba sobie poradzić i to jest dla mnie bardzo ważna lekcja. Kiedy ja niewiele mogę zrobić, kiedy człowiek nie może nic zrobić, kiedy jest się atakowanym, krytykowanym i czasami jest się atakowanym bez powodu, to znaczy niesłusznie, może tak. I zupełnie się tego nie rozumie. I to jest też taka sytuacja graniczna i na pewno te sytuacje, kiedy byłem atakowany, są dla mnie, teraz mogę powiedzieć, olbrzymią lekcją. Nigdy nie mamy obrazu całości, jak powiedział Jacek Walkiewicz w moim wywiadzie, który serdecznie polecam, bo to jeden z lepszych wywiadów na kanale. I nigdy nie mamy tego całego obrazu. Dlatego ja w ogóle uważam i namawiam do tego, że jakiekolwiek atakowanie, komentowanie nie ma zupełnie sensu, ponieważ nigdy nie wiemy, co stoi za drugą stroną. Czy zbieg zdarzeń, sytuacji, które się wydarzyły i w odbiorze tego ktoś daną osobę atakuje, nie jest podyktowany jakimiś osobistymi wielkimi przejściami. Z drugiej strony może być ktoś, kto bardzo cierpi. Więc a propos atakowania i oceniania, dużo mówimy z Jackiem Walkiewiczem. Będziemy też mówili w odcinku z Miłoszem Brzezińskim. Polecam serdecznie, bo to dla mnie mega, mega ciekawy temat. Ja w ogóle nie atakuję. Od jakiegoś czasu. Ja w ogóle nie oceniam. Nie krytykuję. Zostawiam to. Jak tylko mogę, zostawiam. Bo uważam, że to jest zła energia i nie chcę na to tracić swojego czasu. A propos tracenia czasu. Wiecie, co zrobiłem w niedzielę? Bardzo ważną dla mnie rzecz. A mianowicie najpierw pobudziłem trochę swoje emocje poprzez oglądanie niesamowitych materiałów wzruszających. Może zabrzmi to prymitywnie, ale takich jak na przykład piękne historie w Got Talent British albo American, gdzie ktoś śpiewa, dostaje się, są łzy, są piękne historie. Więc pobudziłem przez wiele godzin swoje emocje. Następnie usiadłem i zrobiłem to, o czym mówię na swoich wykładach, a mianowicie wyobraziłem sobie siebie na łożu śmierci. Tak, ktoś powie, ale po co? Po to, że często uczymy się, dopiero na łożu śmierci dowiadujemy się, czego żałujemy. Czego nie zrobiliśmy. Dowiadujemy się, dlaczego nasze życie nie wyglądało tak, jakbyśmy chcieli. To jest taki moment zastanowienia się. Już jest trochę za późno. Patrzenie z perspektywy, no już nie zmienimy, umieramy, tak? Wyobrażenie sobie tego, mamy tę świadomość, że jakby nadal żyjemy, możemy wrócić do naszego życia, ale możemy coś naprawić. Wyobrażenie sobie siebie na łożu śmierci jest dla mnie nie tylko bardzo motywujące, ale też na wierzch wychodzą najważniejsze dla nas rzeczy. Zrobiłem sobie taki seans w niedzielę, i ojej, coś cudownego, bo dodatkowo napisałem list. Napisałem list do swoich bliskich, napisałem list do znajomych, rodziny, przyjaciół i do siebie. Jeden, to był jeden list. I zacząłem niektóre rzeczy już wdrażać. Na przykład od razu napisałem do swojej rodziny, że chciałbym mieć z nią lepszy, bliższy kontakt, co możemy zrobić, żebyśmy się wspierali jako rodzina. Napisałem do niektórych swoich przyjaciół, ludzi, którzy mi w życiu pomogli. Piękne uczucie, bo ja wiedziałem, że ja chcę podziękować tym osobom, w tym liście to napisałem, tak, czując, że jestem na łożu śmierci i powiedziałem, po co mam czekać na łożu śmierci, po co czekać mam na ostatnie dni, kiedy mogę zrobić to teraz. Więc polecam Wam serdecznie, bo takie narzędzie trochę na przebudzenie i na to, żeby rozpocząć ciekawsze, lepsze i bardziej świadome życie. Lecimy dalej. Osoby, które Cię inspirują, motywują Ciebie do rozwoju, spełniania marzeń i przekraczania swoich barier. To zazwyczaj są ci ludzie, którzy pokazują, że można. Ja mam taką w głowie świadomość, że gdybym bardzo chciał, może inaczej, tak, gdybym bardzo chciał i gdybym się o to bardzo starał, to jest taka droga, jest takie rozwiązanie, jedno na milion pewnie, ale jest,
że ja za pół roku mógłbym być w kosmosie, że ja za pół roku mógłbym być na liście Forbesa, że ja za pół roku mógłbym zbudować 17 domów dziecka. Wiem, że to jest możliwe. Skąd to wiem? Bo są ludzie, którzy dokonują takich rzeczy. Czyli jeżeli patrzę na kogoś, na historię w mediach, że ktoś na przykład coś zrobił, nie wiem, ktoś wymyślił bardzo prostą grę i stał się milionerem po 3 dniach, no to znaczy, że to jest możliwe. I takie osoby są dla mnie znakiem, że można. A dodatkowo, ja mam teraz w komputerze otworzonych ze 30 zakładek. To jest coś, co mnie bardzo inspiruje. Otwieram dokumenty, które mnie interesują, szukam historii, które mnie interesują, oglądam bardzo dużo, ale nie rzadko te, które mi gdzieś tam ktoś narzuci, ja w ogóle telewizji nie oglądam, tylko te, które sam wybiorę. I to są takie historie, które często mnie inspirują, nawet napotkanych ludzi. Nieraz tak było. Przecież Ania Tyczyńska, która była gościem programu, pani Krystyna, no skąd się to wzięło? Byłem w domu opieki, chodziłem, spotkałem panią Krystynę, mówię, pani Krystyno, musimy zrobić wywiad. Zobaczcie, jak dużo zdarzeń się wytworzyło po wywiadzie z panią Krystyną. Byliśmy razem w teatrze, potem zorganizowałem wigilię dla tego domu opieki, potem jeszcze moja znajoma, która była ze mną w tej wigilii, zrobiła im sesję zdjęciową, więc jakby to się inspirowało, kręciło i kręciło. Jakbym miał wam polecić parę materiałów, to zawsze polecam, jeżeli chodzi też o rozwój, Ajahn Brahn się pisze, jest to buddysta, jego wykłady są na YouTubie, jest bardzo dużo tłumaczonych na polski, a właściwie chyba większość. Niesamowita wiedza, jak odpuścić, wiedza o szczęściu, wiedza o depresji, polecam, jestem nią zafascynowany. No i takich książek i materiałów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, tu mam parę książek, ale o książki zaraz będzie pytanie, więc do nich przejdę. Największa słabość, którą udało Ci się pokonać i jak to zrobiłeś? To, co mi przychodzi zaraz do głowy, to brak akceptacji siebie i taka zupełnie mniej istotna, to słabość do używania telefonu, do uzależnienia się od telefonu. Cały czas brałem ten telefon, scrollowałem. Uświadomiłem sobie, że jak dużo mi to czasu zabiera i zacząłem na tym pracować w taki sposób, że najpierw sobie uświadomiłem to, że to jest szkodliwe. Poczytałem, pogooglałem uzależnienie od telefonu, tak? I zobaczyłem, o, jednak coś jest nie tak. Ktoś mi też mu powiedział, czy ty za często nie jesteś na telefonie. Ja nie byłem okoniem, nie stanąłem okoniem i powiedziałem nie. Tylko powiedziałem, okej, rozważę to. Ktoś powiedział, że ktoś jest alkoholikiem i się mówi mu, że jest alkoholikiem. I ten ktoś mówi, nie jestem, to znaczy właśnie, że jest. Normalnie by wziął to pod uwagę i by rozważył, czy może jednak nie jest. I tak jest z telefonem. To była taka słabość. No, w moim zawodzie internetowym to jest dosyć łatwo się od tego uzależnić. I zacząłem się tego uczyć, oduczać. W jaki sposób? Najpierw biorąc telefon, scrollowałem i orientowałem się, o Boże, jestem tam 10-15 minut, po co? Odkładałem. Potem myślałem o tym, żeby wziąć telefon. Brałem go do ręki. I zadawałem sobie pytanie, kiedy ostatni raz go wziąłem, nie zerkając do niego, kiedy ostatni raz go wziąłem? I mówię, okej, 15 minut temu, co z tej wizyty w telefonie pamiętam? I uświadamiałem sobie, że niewiele. Po czym zadawałem sobie pytanie, po co chcę teraz sięgnąć? Czy przyszedł SMS, czy po prostu chcę coś przeskrolować? Czy potrzebuję dopaminy, tak? I mówię, nie potrzebuję, nie chcę skrolować, nie mam żadnej informacji do poszukania, odkładam telefon. Kolejnym krokiem było ten moment, zanim go wziąłem do ręki. Czyli myślałem, ręką sięgałem i mówiłem stop, po co chcesz go wziąć? A kolejny krok to był taki, że myślałem sobie, wezmę telefon, czyli jakby świadomość rosła, tak? Wezmę telefon, o, po co? Po co mi jest on? Nie biorę. I dużo o tym mówi Robert Rutkowski w wywiadzie. Polecam serdecznie. Druga kwestia, z którą sobie musiałem poradzić, czyli moja słabość, to nieakceptacja siebie, brak akceptacji siebie, niska ocena swojej osoby. Jak sobie z nią poradziłem? W dużej mierze pozbyłem się opinii, które były na mój temat, bo zrozumiałem, że to, co się na mój temat mówi, niekoniecznie czyni mnie takim człowiekiem. Czyli jeżeli ktoś te złe rzeczy, negatywne rzeczy na mój temat mówi, to ja rozumiem, że to jest jego opinia. To nie znaczy, że to jest prawda. Więc starałem się odizolować od czegoś takiego albo uświadomić sobie, że to niekoniecznie jest prawda. Następnym krokiem bardzo ważnym dla mnie było wypisywanie codziennie wieczorem, już wiele razy o tym mówiłem, informacji pozytywnych z danego dnia. Wracałem do domu, brałem kartkę, mam takie karteczki na wierzchu z długopisem i pisałem, co mnie miłego spotkało, co dobrego dla kogoś zrobiłem. Dlaczego tak? Jak to działa? Udowodniono, że mózg możemy myślenie, że nawyki my umysłu możemy zmienić 21 dni, jeżeli będziemy wykonywali daną czynność przez te 21 dni. Czyli jeżeli siadamy wieczorem i zapisuję sobie, co miłego zrobiłem, co mnie miłego spotkało,
to po pierwsze muszę to najpierw znaleźć, czyli zmuszam mój mózg do wyszukiwania rzeczy pozytywnych z danego dnia. Uczę go, żeby szukać pozytywów, a nie negatywów. Druga rzecz, jak już to znajdę, to to zapisuję. Zapisanie poniekąd pozwala nam przeżyć tę rzecz jeszcze raz. Jeszcze raz pozwala nam przeżyć tę pozytywną rzecz. Ja wiem, że my wszyscy chcielibyśmy mieć taki magiczny przycisk, który naciśniemy i nagle nam się zmieni myślenie i będzie super i tak dalej. Nie ma czegoś takiego. Nie ma eliksiru, który wypijesz. Nie ma przycisku, nie ma książki, którą przeczytasz i wszystko się zmieni. To jest praktyka. I tak samo jest z tymi karteczkami. Brzmią banalnie, ale to jest ćwiczenie naszego umysłu. I ktoś mówi, tam nie przynosi efektu. Bo to nie jest taki efekt, że jak idziemy 30 dni do pracy, to potem dostajemy 3000 zł, mamy pensję i możemy sobie coś kupić fizycznie i mam ubranie. To jest inny efekt, który nie jest może aż tak bardzo na początku zauważalny, ale jednak praktykując będziemy to zauważać i te różnice będą się kumulowały na naszą całość. Maciej, otwórzmy okno, bo to jest bardzo gorąco. Nie damy rady bez okna. O, teraz bardzo ważne pytanie od ważnego autora. Gdybyś mógł dziś porozmawiać z tym Łukaszem sprzed 6 lat, co byś mu powiedział? Jakich rad byś mu udzielił? Przede wszystkim bym powiedział, aby czytał więcej książek. Już wtedy. Żeby nie podchodził do tego lekceważąco. Tam książki. Ja rozumiem, że są książki, które nas nie interesują, tak jak mnie nie interesują może historyczne, ale jest tona książek, które mnie interesuje. Tu jest raptem parę, bo ja nie chciałem ich wszystkich tu przynosić. I one, to jest fascynujące, jak bardzo możemy się kształtować poprzez książki. Ale jeżeli komuś się już nie chce bardzo czytać, to wielka szkoda, to przecież może sobie wyszukiwać pewnych materiałów, które są dla niego interesujące. A takich materiałów jest masa. Od materiału do materiału, wierzcie mi, ja no, sami widzicie, kilkadziesiąt zakładek otwartych i będę je oglądał, są dla mnie fascynujące. Więc powiedziałbym, czytaj. Dalej. Powiedziałbym mu, bo to byłoby na początku 6 lat temu, czyli początek startu mojego programu. Gdybym miał tę wiedzę, którą mam teraz, to jest bardzo ważne, tak, że mam te doświadczenia, to bym powiedział, nie wchodź do show biznesu. Co jeszcze bym sobie powiedział? Zacznij medytować. Też bym powiedział to 6 lat temu. Efekty byłyby wcześniej widoczne, nie musiałbym czekać. Powiedziałbym jeszcze sobie, wszystko jest i będzie tak, jak ma być. Niczym się nie przejmuj. No ale znowu, jakbym się nie przejmował, to bym nie miał tej wiedzy, którą mam teraz. A ona jest dla mnie kluczowa. Właśnie to przejmowanie, ten ból, który się po drodze wytworzył z różnych powodów, jest kluczowy w moim rozwoju. I już teraz wiem, już właściwie teraz, jak się wydarza u mnie jakaś trudna sytuacja, to otwieram szampana na samym początku. Kiedyś wiedziałem, że otworzę za tym, po tym jak się skończy ból i zrozumiem, dlaczego to się wydarzyło. Teraz już wiem, że każde u mnie zdarzenie jestem w stanie tak przetransponować, że ono się wydarzyło po coś. Jestem w stanie znaleźć w tym wszystkim pozytywne rzeczy. Jaki był Twój najtrudniejszy czas w życiu? Jak sobie z nim radziłeś, radzisz? Różne są to okresy, o nich już trochę wspomniałem, to właśnie między innymi rozstania, które teraz zupełnie inaczej przeżyję, mam tego pełną świadomość, ponieważ bardzo dużo się na ten temat nauczyłem. Jest to temat dla mnie fascynujący, trudny chwil. Zrobiłem kilkadziesiąt, kilkanaście wywiadów, których nie są opublikowane, one są do książki, na temat trudnych chwil. Rozmawiałem z ludźmi, którzy przeżyli dramaty. Mam tu na myśli śmierć dziecka, śmierć męża, choroba, paraliż, bankructwo, wypadek itd., itd. Dramaty, takie skrajne życiowe sytuacje. I rozmawiałem z tymi ludźmi, jak sobie dają radę. Piękny temat. Zbudowałem na bazie tego oraz rozmów z psychologami swój wykład na temat trudnych chwil, że zresztą bardzo dla mnie ważny. No i mógłbym o tym mówić dniami i godzinami. Jakby ja już rozumiem, na czym polegają te trudne chwile, już wiem, jak sobie z nimi radzić. Przede wszystkim, oczywiście wziąć z danego momentu to, co jest dla nas najważniejsze. Kiedy już się coś wywróci, kiedy już się coś wywali, to przede wszystkim nie tak, że uciekać. Nie. Zaakceptować, zrozumieć, wyciągnąć wnioski. Następnie wykorzystać ten czas. Bo kiedy coś się złego nam wydarzy, to nasze emocje są na wierzchu. I to jest dla mnie piękny moment, żeby się siebie nauczyć, żeby zadać sobie wiele pytań. Miałem taki czas, kiedy trudny moment, który trwał bardzo długo, się kończył i ja powiedziałem, i to już? Znaczy ja się cieszę z jednej strony, że to już, ale już nie będzie więcej lekcji? Już wyciągnąłem wszystko, co mogłem? Taki był moment, bo rzeczywiście ważne jest, żeby nie zmarnować tego okresu. Żeby wziąć z niego jak najwięcej. Jeżeli ktoś zakopuje pod dywan, gwarantuję Wam, że wyjdzie to za jakiś czas z podwójną mocą.
i nic na nim nie skorzystacie. Więc wyciągnąć i uciec stamtąd. Jest taka piękna przypowiednia historyjka, chyba buddyjska, o kamieniu. Kamień jest przenośnią problemu. Czy jeżeli trzymasz kamień, to czy on jest ciężki? No, jest ciężki. Im dłużej go trzymasz, tym jest cięższy. A jeżeli go puścisz, to jest ciężki? Nie, już dla ciebie nie jest. I tak samo jest z problemem. Trzeba go w pewnym momencie puścić. Zwłaszcza, jeżeli się nie ma na niego wpływu. Ja wam opowiem taką historię. Ktoś rozbił mój samochód. 2-3 miesiące temu. Ląduję z wakacji, było Wi-Fi, w samolocie włączyłem tuż przed lądowaniem. I dostaję SMS-a, przepraszam, że tuż po wakacjach, ale rozbiłam twój samochód. Zrobiłem 2 głębokie wdechy. Pojawiły mi się myśli oczywiście takie, jakie bym wypowiedział z siebie jeszcze 3-4 lata temu. No tak, swój rozbiłaś, to mój rozbiłaś, masz naprawić, nic ci nie wolno dać i tak dalej, i tak dalej. Ja wziąłem 2 wdechy i dzięki medytacji, dużej mierze i zrozumieniu tego tematu powiedziałem, a właściwie napisałem, nic się nie stało, ja zarysowałem z prawej strony i tak będzie musiał iść do naprawy. Dlaczego? Jeżeli ktoś mi udowodni, powtarzam to wiele razy, jeżeli ktoś mi udowodni, że krzyczenie na osobę, która zrobiła nam krzywdę, nieświadomie, wyzywanie, obrażanie, naprawi mi ten błotnik, naprawi mi ten samochód, to może się na to zdecyduje i będę atakował. Ale wiemy dobrze, że to krzyczenie, atakowanie nic nie zmieni na dobre, tylko na gorsze. Będę ja sobie psuł nerwy i psuł nerwy tej osobie. Więc jeżeli na coś nie mam wpływu, nauczyłem się akceptować to takim, jakim jest. Wczoraj byłem w teatrze. Teatrze Polonia, świetny spektakl, 32 mdlenia ze Szturem i Jandą między innymi. No i komuś zadzwonił telefon w trakcie. Chociaż były 3 przerwy i na 3 przerwach była mowa, proszę o wyłączenie telefonu, był komunikat. Zadzwonił pewnej osobie telefon, nie wiem komu. I dzwonił dosyć długo. Domyślam się, że biedna osoba nie mogła go znaleźć w torebce, przerażona, że 500 osób, 300 patrzy na osobę szukającą telefonu. I ktoś w sali się odezwał. Może wreszcie ktoś wyłączy ten telefon. Chcę powiedzieć, że ten zwrot, który powiedziała ta osoba, dokładnie kobieta, bardziej zepsuł spektakl i mnie, i sądzę w większości publiczności, na pewno aktorom, niż ten dzwoniący telefon. Ponieważ było to głośne, niestosowne, niestosowne było już używanie tego telefonu. No ale ktoś zapomniał, nie zrobił tego celowo. Ta osoba, która to powiedziała, to już było chyba bardziej celowe i świadome niż to, że ten ktoś nie wyłączył telefonu. Już się stało, to się zdarza i powiedzenie takiej osobie wyłącz nic nie zmieni. Wiadomo, że ta osoba i tak chce ten telefon wyłączyć. Biedna szukała go w stresie, chce go wyłączyć, nie mogła go znaleźć. To, że ona powiedziała, wyłącz ten telefon, niczego tu nie zmieni. Więc ja zostawiam takie sytuacje. Polecam wam serdecznie podejście do tego tematu w ten sposób, bo uważam, że to może rozwiązać bardzo dużo problemów. Dalej. Dobrze. Medytacja. No właśnie, medytacja jakże mi bliska i w tym części programu poruszę temat medytacji. Ja mam pytanie, co do twojej drogi ku szczęściu, Łukaszu, czy zapewniła ci to tylko medytacja, czy też inne praktyki? Po prostu, jak to zrobiłeś? Opowiesz trochę o medytacji, ogólne techniki, jaki ma wpływ na człowieka, czy trzeba się do tego jakoś przygotować? Czy można tak po prostu powiedzieć sobie, okej, dziś będę medytować i już? Skąd takie zainteresowanie medytacją i czy wypłynęła jakoś, i czy wpłynęła jakoś na twoje życie? Ja w ogóle nie potrafię się skupiać w trakcie medytacji, nie potrafię przekroczyć tej bariery do osiągnięcia całkowitego spokoju i skupienia myśli. Skąd bierzesz siłę i wiarę? Piszesz o medytacji, czy masz na myśli buddyzm, czy modlitwę do Boga, a może coś innego? Medytacja wzięła się u mnie z tego powodu, że myślałem, że kupię sobie mieszkanie, kupię sobie samochód, będę bogaty, będę szczęśliwy, zakochany, będę szczęśliwy. Będę miał wszystko, o czym marzyłem, będę szczęśliwy. Jaki był moment zaskoczenia, kiedy to wszystko zdobyłem i nagle okazało się, że szczęśliwy nie jestem. I pani psycholog powiedziała, panie Łukaszu, może pan zacznie medytować. I zacząłem medytować. I od razu mnie jest telefon, medytacja, kurs jest, są darmowe, więc niech ktoś mi nie powie, że nie ma, nie można. Są. A poza tym nie trzeba iść na kurs, żeby medytować. Już wiem, poszedłem po to na ten kurs, żeby powiedzieć tym, którzy mówią, że chcą iść na kurs, że na ten kurs nie trzeba iść. Że można zrobić to samemu. Czyli żeby to nie była wymówka, że ja muszę teraz znaleźć 8 tygodni na kurs medytacji. Więc zacząłem się uczyć medytacji. Od czego zacząć? Jest w sieci masa materiałów, jak zacząć medytację.
Ja umieszczę taki link do materiału, który jest na Facebooku. Trwa minutę 45 bodajże. Wideo animowane pokazujące, jak medytować. Ale umieszczę też parę innych materiałów, też również na temat medytacji. Będzie Wam łatwiej. Medytacja. Czym jest? Mogę się oprzeć, Macieju? Medytacja... oczywiście jest wiele form medytacji i też zaznaczę, że nie skończyłem, nie jestem certyfikowanym nauczycielem medytacji, więc pragnę zwrócić uwagę na to, żebyście brali poprawkę na to, co mówię. Ja Wam powiem, jak ja z tego korzystam i mnie to pomogło i jak uczono mnie na kursie, ale mogłem coś przeoczyć, chciałbym, żebyście zebrali sobie też wiedzę z innych miejsc. Medytacja to nic innego jak praca z umysłem. Zobaczcie, tyle lat poświęcamy na naukę, na przygotowanie się do pewnego zawodu. Chodzimy do fryzjera, chodzimy do kosmetyczek, uczymy się angielskiego, czytamy, a nie pracujemy z naszym umysłem, z naszymi myślami. Temat obszerny, który uwielbiam. Zobaczcie, większość ludzi spędza życie nie będąc tu i teraz, nie żyjąc, tylko myśląc o życiu. Będąc w przeszłości albo w przyszłości. Myślimy o tym, co było, bardzo często przez to cierpiąc, albo myślimy o tym, gdzie będziemy, czyli myślimy o przyszłości, bardzo często wywierając na sobie presję. A tak rzadko jesteśmy tu i teraz. Tak dużo się o tym mówi, a to jest tak bardzo, bardzo ważne. Tu nie tylko chodzi o to, że ja tu teraz jestem z Wami i do tego małego okienka tam mówię, ale też chodzi o to, że te myśli mi tutaj nie przeszkadzają. Wyciszenie umysłu w ogóle uważam za jeden z najważniejszych kroków do bycia szczęśliwym. Medytacja w tym pomaga, bo pomaga wyciszyć przeszłość, wyciszyć przyszłość, wycisza te myśli. Na czym to polega? Jak ja medytuję? Siadam, najlepiej rano, tak naprawdę wystarczy 15 minut medytacji dziennie, 15 minut dziennie. Ważne jest, że trzeba wykonywać to codziennie, w sensie regularnie, tak? Jeżeli raz nie będziecie medytować jednego dnia, to się nic nie stanie, no ale jednak w kratkę to nie ma sensu. Siadam sobie w siadzie skrzyżnym, tudzież także pięty mam pod pośladkami, się na nich siadam. Wyprostowane są dzięki temu plecy. Z automatu się prostują. Nie, staram się już nie opierać o żadne krzesło, o żadne oparcie. Dużo lepiej się czuję, kiedy jestem samodzielnie wyprostowany. Następnie biorę głębokie wdechy i wydechy. Po prostu rozluźniam się. Wypuszczam jakby całe napięcia z pleców, z szyi, karku, z nóg i tak dalej, i tak dalej. Rozluźniam się. Oczywiście pomijam kwestię taką, że mamy zamknięte wszystkie okna, żeby nam nie przeszkadzało nic. Wyłączona muzyka, wyłączony telefon. Ja zazwyczaj włączam tryb samolotowy i nastawiam budzik na przykład za 15 minut. Dzięki temu nie muszę absorbować swojego umysłu tym, czy ja już medytuję 15, czy godzinę 15, czy ja już się spóźniłem, czy nie. Czyli ustawiam sobie delikatny, miły dzwonek. Ja w ogóle jak się budzę rano, tudzież przy medytacji, to nie ustawiam tego alarmu takiego, który wali, tylko jeden z utworów, który lubię i to jest zawsze bardzo wolny, instrumentalny, delikatny utwór. Biorę głębokie wdechy, głębokie wydechy i ręce mogę, nie muszę mieć na kolanach, ewentualnie tak. To jest kwestia energii, możemy pominąć ten temat. Wiele razy tak nie trzymałem dłoni, też było dobrze. Ewentualnie tak, splecione przed sobą, ewentualnie prosto na kolanach. I mi będzie łatwiej się skupić, bo ja mam duży nos, a generalnie koncepcja jest taka, że skupiamy się na wydychającym powietrzu, więc u mnie się wydycha tego powietrza dużo, więc łatwiej mi się na nim skupić. Dlaczego skupiamy się na wydychającym powietrzu? Jest to naturalne i wolne coś, co jest też monotonne. Innymi słowy, pozwala nam się wyciszyć, nie absorbuje naszej uwagi. Gdybyśmy chcieli się rozpędzić, poszlibyśmy do klubu i słuchalibyśmy bardzo szybkiej muzyki. Skupiam się, nie wyobrażam sobie. Skupiam się na powietrzu, które wpada i wypada. Skupiam tam swoją uwagę. Jeżeli komuś jest trudno, może skupić się na klatce piersiowej. Ja mam takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy medytuję, moje oczy idą do góry. Tak, trochę tak, idą do góry, tak. O, ja już się czuję fenomenalnie, ale dzisiaj rano medytowałem. O co w tym wszystkim chodzi? Jak to wygląda? Skupiam się na tym powietrzu, które tu wpada i wypada. Oczywiście po kilkunastu sekundach albo po kilkudziesięciu sekundach zauważycie, że nie jesteście na tym oddechu, tylko jesteście na wiadomości, które macie napisać, obiedzie, które macie zjeść, dziecku, które macie odebrać z pracy i tak dalej, i tak dalej. I to nie jest niczym złym.
wtedy jak już się zorientujecie, nigdy nie wiadomo, kiedy się zorientujecie, czyli nie wiadomo, ile myśleliście o tym wyjściu na spacer. Może sekundę, może minutę, może dwie, może pięć. I wy się nagle orientujecie, że nie jesteście na oddechu, tylko na myśli o spacerze. I wtedy zauważacie tę myśl. Medytacja, nauczyciele mówią, nazwij tę myśl, nazywa się, ok. Spacer, czyli zobacz ją tak wyraźniej. Spacer, dobra. Mówisz sobie w głowie, spacer, dobra, wiem, zaplanowany na wieczór. Pyk. I wracasz do oddechu, skupienia się na powietrzu. Po prostu. I tak w kółko. I co to daje? Ten moment zauważenia tej myśli, to jest ten moment, kiedy w życiu codziennym będziesz zauważał myśli, które będą absorbowały Twój umysł niepotrzebnie. Kiedy idziesz spać, będziesz zauważał, że błądzisz. Kiedy jesteś pod prysznicem i się myjesz, nagle zauważasz, że błądzisz. Tak? Praktykujesz uważność. Praktykujesz, że będziesz zauważał to, że Twoje myśli uciekły. Dodatkowo Twój umysł się wycisza. Czyli wycisza te tony informacji, które się codziennie pojawiają. Wycisza tę przeszłość, przyszłość. To wszystko, co Cię absorbuje, co męczy Twój umysł. A dzięki temu, bo tak naprawdę medytacja nic nie daje, medytacja zabiera, tak się mówi, czyli zabiera ten niepokój, zabiera te myśli. I dzięki temu widzisz, co się w Tobie dzieje. Ja widzę pobycie. Ja tam widzę, mam to. Sralis mazgalis. Jak nie medytujesz, to nie widzisz i nikt mi nie powie, że widzi. Widzi jakąś część, ale nie widzi wielu innych rzeczy. Wyciszając myśli, zaczynasz więcej widzieć siebie, a jeszcze istotne jest to, że widzisz więcej wkoło siebie. Nagle zauważasz swoje błędy, zauważasz swoje decyzje, widzisz, co możesz zrobić lepiej, widzisz więcej, bo Ciebie tu myśli nie absorbują. Form medytacji jest bardzo dużo, ja przeszedłem ich niesamowicie dużo, byłem w środkach buddyjskich, medytowałem na mantrze. Na czym to polega? Mantra, na przykład buddyjska, po polsku, wypowiada się, ma się malę, nie mam przy sobie mali, mam ją w domu, czyli 108 koralików, tak jak różaniec, prosta sprawa. Skupiasz uwagę na kolejnych koralikach, tak, tu uwaga. Po drugie, wymawiasz malę, często po prostu w głowie, mala, wróć, mantra. Mantra buddyjska na przykład brzmi, przyjmuję schronienie w lamie, przyjmuję schronienie w Buddzie, przyjmuję schronienie w księgach, przyjmuję schronienie w urzeczywistnionej sandze. I te cztery zwroty powtarzasz w kółko, jest to jego do powtórzenia według buddyzmu 111 tysięcy razy, nie, 11 tysięcy razy. No ale na tym się nie kończy, bo potem powtarza się coś 111 tysięcy razy. Ale dodatkowo, co bardzo ważne, kiedy powtarzasz to, widzisz Buddę, widzisz lamę, widzisz księgi, widzisz sangę. Dodatkowo każdy z tych elementów świeci osobnym światłem. Po co to wszystko? Pomijając kwestie duchowe, pomijając kwestie energetyczne, to na czym mi najbardziej zależy, by Wam przekazać, to jest skupienie umysłu. Tak jak się tu skupialiście na oddechu, i Wasz umysł uczył się bycia skupionym, czyli nierozproszonym. Umysł rozproszony to umysł, któremu jest się trudniej skoncentrować. To jest umysł, któremu jest trudniej osiągnąć cel. To jest umysł, który jest trudniej być szczęśliwym, bo jest rozproszony, bo tam wszystko lata. Więc skupiacie się tu na mali, tu na słowach, tu na myślach. Musicie zobaczyć, że te elementy świecą odpowiednimi światłami. Złotym, kolorowym, przezroczystym i białym. To dodatkowo to jest olbrzymi wysiłek z Waszej strony, żeby tylko się na tym skupić. Wtedy dużo rzadziej dochodzą do Was inne myśli, ale jednak one czasem dojdą, nazywacie, wracacie do tego. I tak na tym polega medytacja. Tak naprawdę większość, na czym to polega, wytłumaczyłem w minutę, jak to się robi, reszta to po co się to robi. Powiem Wam parę innych przykładów. Ostatnio praktykowałem, byłem na kursie u samego Mastera Yanga, Health Calligraphy, to połączenie medytacji, jogi i tai chi bodajże. To wykonywanie pewnych ruchów. Ruchów, które są tam od paru sekund pozycji, aż do 42 minut bodajże. Są tak długie pozycje. I na czym to polega? Na tym to polega, że na tym samym, na skupieniu wykonujesz pewne ruchy, tak jak w tai chi, więc musisz się skupić na tym, żeby kolejną pozycję przybrać. Dodatkowo, żeby się nie wywrócić, bo niektóre są na jednej nodze. Dodatkowo, żeby oddychać i wydychać, tak? Prosta sprawa. Też na tym samym. Jest tak dużo dowodów na to, jak bardzo medytacja pomaga, a ludzie nadal nie chcą medytować. Ja mówię o tym na wykładach, że ludziom kojarzy się medytacja z lewitującym panem narysowanym na opakowaniu herbaty. Wielka szkoda. Chyba w Wielkiej Brytanii w szkole wprowadzili coś, co się nazywa mind up.
Nie mówią na to medytacja, ale to jest forma medytacji. Udowodniono, pokazano dziecku, które miało wielkie problemy ze szkołą, z agresją i nagle to dziecko zaczęło uczyć swoich rodziców, swojego ojca, jak podejmować decyzje, w sensie jak reagować na stresujące sytuacje. Korzyści z medytacji jest niesamowicie wiele. W Wielkiej Brytanii podobno medytacja jest refundowana. Podobno również przypisuje się medytację na depresję, ale to nie mnie się już wypowiadać na ten temat, bo są różne przypadki depresji i wiem, że to jest tak ciężka choroba, że na pewno nie wszystkim jest w stanie pomóc. Natomiast wyciszony umysł dla mnie to jest jedna z głównych recept na bycie szczęśliwym. No bo to szczęście jest z nas tak naprawdę od urodzenia. Tylko przez dziesiątki zdarzeń się w nas zapętliło, w nas się zagubiło, zostało przykryte przez ból, zdrady, przez oczekiwania, presję itd., itd. I to zostało, i to wszystko trzeba wyciszyć, zdjąć z nas. Dzięki medytacji możemy to zrobić, żeby dostrzec to, co w nas jest najcenniejszego. Medytacja. W ogóle mam taką zasadę, że moi bliscy współpracownicy powinni medytować. I mówię, że jeżeli nie medytują, to z nimi nie pracuję. No chyba, że są jakby komunikatywni, zrozumiali, bo medytacja niesamowicie pomaga w komunikacji, w spokoju, w braku agresji, w zrozumieniu tematu, w patrzeniu na rzeczy takie, jakie są, a nie takie, jakimi nam się wydaje, że są. Co to znaczy? To piękne zjawisko. Nam się wydaje zazwyczaj, że coś jest, jakie my to widzimy, a my nie widzimy tak, my patrzymy przez filtry, czyli właśnie przez te rzeczy, które były na nas, tak? Trzeba to wszystko zdjąć, żeby zobaczyć rzecz taka, jaka jest. Jeżeli miałem 2 lata starszego brata, nadal mam, nie lubił się mną zajmować, to potem w otoczeniu, jak byłem w towarzystwie ludzi, którzy mnie gdzieś tam odstawili na bok, bo oni poszli na przykład zapalić, to ja się czułem jak piątek u wozu, tak samo jak było przy moim bracie, patrzyłem na tą sytuację, aha, oni mają coś przede mną do ukrycia, albo mnie nie lubią i nie chcą, tak? Oni po prostu poszli sami zapalić i tyle. Tylko ja wtedy patrzyłem na to przez pryzmat tych sytuacji. My nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo często patrzymy na życie, na różne zdarzenia przez pryzmat zdarzeń z przeszłości, naszego wychowania, naszego otoczenia, szkoły, zdarzeń i tak dalej, i tak dalej. Dlatego trzeba to wszystko wyciszyć, żeby patrzeć na rzeczy takie, jakie są. Wtedy prawie nic was nie denerwuje. Jesteście cudownie szczęśliwi, wszystko akceptujecie i jakby wszystko jesteście w stanie zrozumieć. To takie pytanie, bo ja je powtórzę, jak w ogóle nie potrafię się skupić w trakcie medytacji. Nie potrafię przekroczyć tej bariery do osiągnięcia całkowitego spokoju, skupienia myśli. No, nie wiem, czy jest taki człowiek, który przeskoczył tę barierę. Nie da się całkowicie tego wyciszyć. Nawet buddyści medytujący po 20 lat po chwili mają myśli. Taka jest natura naszego umysłu. Nie oczekujcie, że nie będziecie mieli w ogóle myśli. Jeżeli nie będziecie mieli ich przez 5 sekund, 7, a potem 10, 15, to jest duży sukces. Dlatego się to zapętla. Medytuję, nagle pojawia się myśl, pyk, wracam. Medytuję, pojawia się myśl, pyk, wracam. Po to, żeby jak najdłużej być w tym stanie, ale nie da się być przez godzinę, nie jest to możliwe. Więc to jest naturalne, że myśli się pojawiają. Nie obwiniajcie się. Jeżeli nawet uda Wam się przez 30 sekund nie myśleć podczas tych 15 minut medytacji, to już jest na początek duży sukces. No i nie miejcie presji. Nie oczekujcie, że nagle medytując, po 3 dniach spadnie Wam złota manna z nieba i super, jednak Jakub, jak miałeś rację. Nie medytuje się, w ogóle mówi się, że nie medytuje się po coś. Właśnie medytuje się, żeby coś odpuścić. Więc nie oczekujcie, po prostu medytujcie. A pewnego dnia przyjdzie coś takiego, coś tak cudownego, że oj, będziecie już chcieli tylko siedzieć i medytować. Moi drodzy, to pierwsza część pytań i odpowiedzi. Dziękuję Wam bardzo za te pytania. Chyba za tydzień na kanale pojawi się druga część Q&A, bo to okres wakacyjny, mamy trochę czasu, więc wywiadów chwilowo nie ma. Zapraszam za tydzień na kolejną część pytań i odpowiedzi.